Tak, musisz mówić bliżej mikrofonu. Tak jest, już mówię bliżej mikrofonu. Mam na imię Kuba i będę mówić o moim triathlonie. Co to jest triathlon? To jest pływanie, jazda na rowerze i bieganie. Dość ważną sprawą jest to, że to jest dokładnie w tej kolejności, ponieważ człowiek się musi przyzwyczaić do tego, że jak chodzi z pływania, to ma dość wysokie tempo i musi wstać do góry, zebrać wymioty i wsiąść na rower. Tak samo jest nieprzygotowany na to, żeby zejść z roweru i pobiec. Jakie są dystanse w triathlonie? Wszystkie do 1,5 km pływania, 40 km na rowerze i 10 km w biegu. Są dystansami sprinterskimi i tam się ścigają prawdziwi zawodnicy. Dalsze, czyli 2 km pływania, 90 na rowerze i półmaraton, to jest zabawa. Różnica jest taka, że na krótkich można jeździć w peletonie, co jest dużym ułatwieniem, ale oni są nieprawdopodobnymi biegaczami. Większość biegów na 10 km, które są rozgrywane w Polsce, zawodowi triatloniści wygrywają. Ma oczywiście po 40 km na rowerze i 1,5 km pływania. Ja będę mówić o startach, o treningu, a nie o startach. Uważam, że starty to jest nagroda. Troszkę będzie o startach. Ja startuję na dystansach dłuższych, bo nie jestem zawodnikiem, wolno biegam dość. Startuję na dystansach Ironman, czyli 4 km pływania, 160 km na rowerze i 42 km biegu. Mam takie podejście do triathlon, to jest takie feng shui trochę, tylko bez całej wylansowanej otoczki. Dużo spokoju można zyskać na tych całych treningach, na których się robi. I tak naprawdę wszystko składa się w jedną całość. Przede wszystkim dieta, która nie jest... Moi wszyscy znajomi mówią, że jestem gruby, ale ja się staram trzymać jakąś dietę, którą jakoś staram się uskuteczniać przez cały rok. Chociaż efekty są różne tego. Tutaj widać na zdjęciu jakieś tam gluty, które trzeba jeść przed startem. Ważna sprawa to jest też taka, że trzeba poznać mięśnie, których się nie zna, które są dość głęboko w organizmie, trzeba je w sposób poruszyć. Tu widzimy pana, który robi supermana tak zwanego i to jest naprawdę trudne ćwiczenie. Dobrze, teraz widzę, że jest pływanie. To jest moja ulubiona dyscyplina, chociaż jestem w niej najgorszy. Bardzo sobie cenię ciszę i spokój, który jest pod wodą, kiedy ogląda się wszystkie filmiki z surfingu albo z podwodnych nurkowań, to naprawdę na basenie można uzyskać dokładnie to samo. Kiedy jest cisza, trzeba mieć wszystko opanowane, wiedzieć, w którym momencie się wynurzyć, wiedzieć, jak włożyć rękę. To jest może śmieszne, ale 2 lata treningu i cały czas źle wkładam rękę, przykro. Naprawdę wydaje śmieszne strzały śmiechy, ale nie jest to proste. No i przede wszystkim pływanie jest świetną taką metaforą życia, że trzeba szukać oporu tam, gdzie on jest, a tam, gdzie trzeba znaleźć wolne miejsce, tam się właśnie znajduje. To jest naprawdę, naprawdę cudowna sprawa. Na rowerze jeżdżę zazwyczaj po asfalcie, zazwyczaj tam, gdzie nie ma samochodów, staram się wybierać takie właśnie drogi. To jest dość przyjemna sprawa w porównaniu do tego, że muszę w zimę jeździć w domu na rowerze stacjonarnym i zazwyczaj jeżdżę do jakichś filmów. Dużo niestety trzeba jeździć także w zimę, bo w Polsce nie ma warunków. Tutaj pokazałem, jak fantastycznym dźwiękiem jest dźwięk wysokich obręczy w rowerze. To jest naprawdę super uspokajająca sprawa, kiedy słyszy się tylko własny oddech i takie szszszsz, rewelacja. No i oprócz tego rower to mnóstwo gadżetów. No rowery dochodzą do sporych cen. Tutaj widać te droższe. Zawsze można na takim rowerze pojawić się w mieście i naprawdę przykuwa to wzrok. A jak jeszcze się założy kask aerodynamiczny, rewelacja. Z bieganiem jest podobnie. Z bieganiem także trzeba wszystko kontrolować. Jest też cisza i spokój. Trzeba się wsłuchać w samego siebie. Trzeba także kontrolować tętno i tempo. To jest wyznacznikiem, czy umrzemy za 10 km, czy nie, bo to trzeba tak naprawdę o tym pomyśleć. Nie pomyśleć, żeby walić w trupa, tylko trzeba dokładnie realizować trening, który
który jest założony. I tak, krok po kroku, słuchając się ewentualnie we wskazania pulsometru, mijają kolejne kilometry. Też ciekawą sprawą jest obserwowanie ludzi, kiedy biega się po nocy, kiedy wracają totalnie zalani w trupa. Jest to naprawdę ciekawa obserwacja. Tutaj jest zdjęcie akurat wykonane z komórki, jak to sobie stoją pod krzyżem i można sobie podyskutować. Na treningach także trenuje się zmianę. Jak wspominałem, wyjście z pływania nie jest rzeczą prostą. Najlepsza chyba polska triatlonistka na jednych bardzo ważnych zawodach założyła kask rowerowy na czepek, można go zdjąć. Jest to nieprawdopodobne obciążenie. Naprawdę tętno 180, wstajemy do góry, jest nieprawdopodobna sprawa. Tutaj widać, że już trochę o zawodach. Widać, jak tutaj pani dopinguje, to jest fantastyczna sprawa, że ludzie na zawodach widzą o sobie mnie albo kogoś innego, takiego kolarza, który startuje w Tour de France. A nagrodą jest finisz. Na prawym zdjęciu finiszuje na swoim pierwszym Ironmanie. Mam takie wspomnienia, że jest ciemno. Nie do końca pamiętam to wszystko. No i przede wszystkim na finiszu można się napić alkoholu w końcu, bo generalnie tak to jest raczej abstynencja, bo to jednak dość konkretnie obciąża kondycję. Ale naprawdę warto. Mam nadzieję, że część z Was spróbuje. Jeszcze tak chciałem powiedzieć, jako że będzie się reklamował, jeżeli ktoś chciałby mnie zasponsorować. Tylne koło albo wyjazd na Mistrzostwa Świata, to zapraszam. Teraz Maria i Iwona, dziewczyny, które zrobiły niesamowite rzeczy z dziećmi.